Dobra, tym razem to nie będzie zakup z AliExpress ani Allegro. Postanowiłem kupić na Banggood taką mapę, pomyliło mi się, matę, gdzie się bardzo przydaje w takim amatorskim zapleczu, jak ktoś majsterkuje, dubie lutownicą i tak dalej. Widziałem nieraz na filmikach, jak niektóre osoby mają takie maty, no i mogą sobie tam kłaść elementy. Generalnie pozwala to też na uniknięcie, że pobrudzimy stół i tak dalej. Mata za 34 zł, teraz widzę tutaj jest cena. Ja kupiłem chyba za 30. Ale powiem wam, że ja już rozpakowałem przesyłkę, teraz kręcę filmik z Firefoxa, żeby wam to pokazać, jaki to jest opis i tak dalej. A dalej zobaczycie rozpakowanie paczki, jak to wygląda ta mapa w realu. Ma nawet linijkę do 20 cm tutaj na górze. Dobre, dobre. No i możemy kłaść sobie jakieś elementy z boku. Tutaj położyć jakąś płytę główną od telefonu i przy niej dłubać. Powiem wam, guma jest gruba. Naprawdę, nawet widać to tu na tym zdjęciu, że nie wiem, z pół centymetra albo troszeczkę mniej, ale trochę waży ta mata. Nie jest to jakiś cieniutki kawałek gumki. No i szybko doszła. Zamówiłem 14 lipca, dzisiaj 26 już ją dostałem. Także jestem pozytywnie, mile zaskoczony wysyłką z Banggood do Polski. I wymiary mata 34 na 23 cm, także nie jest to takie malutkie. Oczywiście przesyłkę wziąłem sobie ze śledzeniem, żeby nie było przypału, że gdzieś mi zginie po drodze. I tu jest jakiś opis. Jest, jest. Wytrzymuje do 500 stopni. Sporo. Nawet moja stacja tyle nie osiąga. No, mamy tutaj skalę ruler, czyli linijkę od 0 do 20 cm. No, ta mata czyni nasze naprawy łatwiejszymi, wygodniejszymi. Bez problemu jest odporna na gorące powietrze z Hot Aira. Oczywiście ta mata nie jest niezniszczalna, także musimy jej używać w granicach zdrowego rozsądku. No ale jak mamy tutaj wytrzymałość do 500 stopni, to załóżmy, że takie 250 czy 300 powinna wytrzymać bez problemu, a jak jeszcze położymy na tym jakąś płytkę, to już w ogóle nie powinno jej się nic stać. Gdzieś tam było zdjęcie, jak chyba lutownicą nawet dotyka. Nie, to na samej macie, na opakowaniu jest zdjęcie, jak lutownicą bezpośrednio dotyka tej gumy i się nic nie dzieje. Także ja mogę powiedzieć z całym sercem, polecam taką matę każdemu, kto się bawi w jakieś naprawy telefonów i tak dalej. Co, chyba wszystko powiedziałem na temat tej maty. Wymiary, grubość, że ma linijkę, można kłaść z boku sobie tutaj jakieś elementy. Zresztą zdjęcie pokazuje dokładnie, do czego to może służyć. No i nic, idę kręcić filmik dalej, czyli będzie teraz po tym rozpakowanie paczuszki. Dobra, lecimy z rozpakowaniem paczuszki, która przyszła do mnie tym razem nie z AliExpressa, ale z jak to się nazywa ta aplikacja? Przemówię. Banggood, coś takiego.
taka mata, którą zamówiłem sobie 30 zł z tym z informacją, że mogę to śledzić, także nie było opcji, że gdzieś zaginie po drodze. 34 na 23 cm. Najlepsze jest to, że data tej przesyłki, kiedy ją złożyłem, wynosiła 14 lipca, a dzisiaj mamy 26 lipca. Także w sumie bardzo szybko przyszła. Mamy tu nawet śledzenie, że urząd pocztowy 9 item delivered, czyli item dostarczony do urzędu pocztowego. Fajnie. Fajnie, ok. No i ta mata według opisu. Nie mogę wejść teraz. Aha, jest. Fajna, fajny ten gadżet do dla kogoś, kto po prostu, nie wiem, ma jakąś stację hot idle, lutownicę, coś tam grzebie, naprawia. Bo dzięki temu na przykład sobie nie uwalimy biurka. No i tak to wygląda tutaj na zdjęciu. Dobra, rozpakowujemy tą przesyłeczkę. Nie ma na co czekać. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Nie chcę tego pociąć, dlatego będę starał się w miarę ostrożnie to rozpakowywać. Tak, zobaczymy w ogóle, jakie to. Wow. No. W takim w ogóle opakowaniu jest. Fajna, fajna ta torba taka. Jak mamy na przykład, nie wiem, proszki czy coś takiego, nie? Zamykana taką fajną uszczelką. Generalnie co? Made in China. Silikonowa. Wytrzymała na wysoką temperaturę mata. Czy jakoś tak można to nazwać? Tu mam zdjęcia. O co chodzi? Można sobie nawet płytki kłaść i je grzać. A tego tak bezpośrednio na tej macie nie będę próbował. Ale mata jeszcze jest w folii. Ładnie zapakowana. Powiem wam, że spoko się starają Chińczycy. Naprawdę. Wow. Dosyć. To nie jest taka cienka guma. Dosyć gruba jest. Niezłe. Powiem wam, że różne są jeszcze kolory. Chciałem czarny, kurczę, ale dlaczego nie wziąłem czarnego? Chyba był droższy. Po drugiej stronie mamy jakieś tam informacje, po chińsku napisany numer jakiś. W ogóle, o, widać, nie? Nagrywam Lumią 930, także może teraz będą moje nagrania w lepszej jakości. Generalnie powiem wam, spoko sprawa. Jakaś płytka. Tu jakiś ten. No i co, i możemy zaczynać zabawę, nie? Lutowanie czy coś takiego. Spoko. Widzicie, można sobie poukładać na tej macie. No, dosyć taka. Nie ślizga się ręka po tym. Także element się nawet trzyma mocno. No. Nie no, spoko, luzik. Jeszcze na to na przykład bym sobie położył taką płyteczkę. No pięknie, nie rusza się, nie ślizga się. Już mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego zakupu. 30 zł. Nawet szybki czas. Pamiętam, że kurde, no, będę musiał chyba częściej korzystać z tego Bank Goda niż na przykład z AliExpressa, bo na AliExpressie nie dość, że już mi zaczynają ginąć paczki. Oczywiście te, co nie były śledzone, to dostawa jest dosyć długa. A tutaj szybko przyszło.
Super sprawa. Jeszcze sobie zobaczę, jak mi łapie ostrość moja lumia. No i co? Paczka dotarła. Świetna mata. Mogę już powiedzieć, że polecam ją takim ludziom, którzy lubią na przykład sobie tam coś polutować, pomajsterkować do warsztatu amatorskiego. Jak w mordę szczelił, że się tak wyrażę. Zarąbista. Okej, ja już więcej nie będę kręcił, bo tu nie ma co więcej pokazywać. Dotarła, dosyć gruba jest. Waży trochę. Tak jak zamawiałem, tak dotarła. I to by było na tyle.